tutaj na grę obronną. Czy słynna włoska Catenaccio będzie tutaj triumfować? Bo przecież Włosi nie wystawili do tego meczu Inzaghiego, nie wystawili Del Piero. Kto ma tam strzelać bramki? Myślę, że to będą czynić Totti i Del Vecchio, ale o tym później. Teraz hymny obu finalistów. Na De Kuip w Rotterdamie, na które zwrócone są oczy kibiców całego świata. Transmisja do ponad 200 krajów. Jesteście Państwo w gronie ponad 2 miliardów ludzi, którzy śledzić będą przebieg tego finału. Na trybunie honorowej prezydent Włoch Ciampi, prezydent Francji Chirac, a także królowa Beatrix, król Albert, wielki książę Luksemburga, książę Monako, a także premier Francji, Holandii i Belgii. Oto skład reprezentacji Francji w bramce Barthez, dalej z numerem trzecim Lisa Razou, z czwórką Veira, z piątką Blanc, z szóstką Djorka, z siódemką Deschamps, z ósemką Desailly, z dziesiątką Zidane, z dwunastką Anglii, z piętnastką Thuram i z numerem 21 Dugarry, a więc Anelka na ławce. Czyli tym, który będzie na przodzie, będzie Thierry Henry, strzelec trzech goli w drodze do tego finału dla Francji, a za nim będą Djorka i Dugarry. Reprezentacja Włoch w bramce Toldo, który urósł na gwiazdę bramkarską w tym turnieju po obronie karnych z Holendrami. Dalej z trójką kapitan Maldini, z czwórką Albertini, z piątką Cannavaro, z numerem 11 Pesotto, z trzynastką Nesta, z czternastką Di Biagio, z piętnastką Juliano, z osiemnastką Fiore, z numerem 20 Totti, z 21 Totti Del Vecchio. Czy oni spełnią marzenia? Zobaczymy. Ostatnie finały piłkarskich mistrzostw świata kończyły się strzeleniem dwóch bramek. Czy będziemy dzisiaj świadkami meczu, który przyniesie nam bramki w trakcie 90 minut, czy też potrzebna będzie dogrywka, a może złota bramka, a może karne, co zdarzało się w historii. Wiadomo tylko jedno, nie będzie powtórzonego spotkania, co miało miejsce bardzo dawno, przed laty, kiedy to Włosi triumfowali w powtórzonym spotkaniu. Wtedy obecny szkoleniowiec reprezentacji Italii, Dino Cof, był tym, który wraz z partnerami sięgnął po Mistrzostwa Europy. Francuzi dziś na niebiesko, Włosi na biało, ale na stadionie jest po prostu niebiesko, aż mieni się w oczach. Tylko tam, gdzie siedzą dziennikarze, a także w loży honorowej, nie ma tych barw. Gdzieniegdzie ci, którzy nie zwątpili, ci, którzy nie sprzedali biletu, którzy nie przenieśli swoich zainteresowań na Tour de France, który przecież trwa, na trwający Wimbledon, czy dzisiejszy wyjazd. Te przewidywania okazują się nietrafne, jeśli chodzi o Włochów. Grają ofensywnie od pierwszej minuty, a za nami 11,5 bez bramek na De Kuip w Rotterdamie w ostatnim finale tego stulecia.
Albertini. Vieira wyjaśnił wszystko, ale był tam jeszcze faulowany od rzutu wolnego Francuzi. Zidane. Lizarazu. Jugari. A to Cannavaro, który wygrywał pojedynki z Zendenem. Faulowany Delvecchi. Faulował Desailly. Dwie bramki strzelono w 30 spotkaniach, 115 żółtych kartek, 10 czerwonych. Ponad milion ludzi zasiadało na stadionach Belgii i Holandii. Di Biagio. Totti. Cannavaro. Del Vecchio. Francuzi. Zidane. Niepocieszony był, kiedy wraz z Juventusem stracił pewny mistrzowski tytuł w ostatniej kolejce. Deschamps. Lizarazu. Przy piłce Włosi w tych pierwszych 13 minutach, tylko 40 Francuzi. Blau. Jestem ojcem tej reprezentacji, nie chcę być już dziadkiem, powiedział przed tym meczem. Pożegnam się z trójkolorowymi, ale chciałbym pożegnać się godnie, uścisnąć puchar Henri Delaney'a. Deschamps. Lizarazu. Lizarazu, piękne przejście Lizarazu. Ach, skończyło się na Messi. Gra bezbłędnie. Fiore. Albertini. Włosi mieli jeden dzień mniej na odpoczynek niż Francuzi przed tym finałem, ale prezentują się od pierwszych minut znakomici, dynamiczni, szybcy, zdecydowani. Przede wszystkim w ofensywnym zapale, który chcą koniecznie zrealizować strzeleniem bramki. Albertini, Del Vecchio i Blanc, Totti, Albertini, jeszcze raz. Ładnie podkręcona piłka, ale wyszła poza linię końcową. Francuzi przed historyczną szansą sięgnięcia po zdobyciu Mistrzostwa Świata, po tytuł Mistrzów Europy. Nie udało się to nikomu. Owszem, odwrotnie tak, triumfowali Niemcy. Obawy były, czy podołają, czy nie są zbyt syci, czy nie potrzeba było dopuszczenia większej liczby młodszych graczy. Ale w drodze do tego finału udowodnili, że nie. Faul Deschampa na Totti i okazja dla Włochów. 16 minut. Jak na razie nie potrafią przeciwstawić szybkim, zdecydowanym akcjom włoskim, francuscy piłkarze. Włosi zaczęli ten pierwszy kwadrans liście. Sprinterskim tempie Albertini teraz ponad bramką Barteza. Bartez. Albertini. Zidane. Wejście na kładką. Odrzutu wolnego Włoś.
zdenerwowany. Na pewno zdesperowany, jak i partnerzy. Nie idzie im, nie potrafią narzucić swojego stylu Włochom. To oni dominują tutaj od pierwszej minuty. Ale teraz od francuskich kibiców Zidane, Zidane, a od włoskich Italia, Italia. Lizarazu, Blanc, ofensywny obrońca, często strzelający bramki dla reprezentacji Francji, dla swojego klubu Interu. Biagio, Albertini, Maldini, nikt go nie atakuje. Wszyscy Włosi z wyjątkiem Amuriego, Francuzi z wyjątkiem Amuriego na swojej połowie. Maldini, Fiore, we wszystko wmieszał się Vieira, Dior KF i znów Włoś, Di Biagio, Giuliano. Z wykorzystaniem Toldo. Deschamps, Blanc, Zizou, jak mówią Zinedine Zidane Francuzi w jego ojczyźnie. Jak może uprzykrza mu życie na boisku Albertini. Trudno zaskoczyć wielu włoskich graczy, gdy na co dzień gra się w Serie A. Nie brak było opinii, że to, że Zidane jest w reprezentacji Francji, to 60% sukcesu Francuzów w tym finale. Tymczasem Blanc często włącza się do rozgrywania. Zidane, ale już jest Albertini. Zidane, Zidane i pięknie wybija Nesta. Vieira, Lizarazu, Diugari, Liza, Zida, Diuga, to słynna trójka, gdy grali w Bordeaux, Deschamps! Teraz mniej więcej od 4 minut bardziej wyrównała się gra w tej pierwszej połowie. Wiele znakomitości trenerskich na komentatorskich stanowiskach obok Loży Wipowskiej. Każdy chciał być naocznym świadkiem tego finału. Lizarazu, Henri i już Włoś. Faulu Totti'ego rozpocznie Lizarazu. Desai, Thuram, już jest obok niego Fiore, dwójkowe zagranie z Vieirą, Thuram, jak się włączy może być groźnie, ale dograł niedokładnie, znakomicie ustawieni obrońcy włoscy, tym razem Giuliano, już ruszył Fiore. Odkrycie tego sezonu, Serie A przeszedł z Parmy do Udine i znakomicie rozgrywał. Był mistrzem asyst, ale też i sam strzelał. Tymczasem Zidane do Diugarego. Zidane, Elizarazu, powoli Francuzi, ale coraz bliżej Diugari. Odbita piłka od włoskich obrońców. Biorąc pod uwagę fizyczne warunki Del Vecchio, a także francuskich dwóch stoperów, Desailly'ego i Blanca, zdecydował się na wystawienie właśnie w ataku Del Vecchio Lino Cof. Choć na łamach La Gazzetta dello Sport, podobnie jak i w L'Equipe, były
rozpatrywane różne warianty ustawienia w ataku w tym dzisiejszym finale. Blau, Lizarazu, nie udało się przyjąć dokładnie Diugaremu. Jakieś korekty w ustawieniu wprowadza Dinocow. A Roger Lemaire obok, spokojny, oparty tradycyjnie. To na szczęście dla francuskiej reprezentacji o ławkę, gdzie siedzą gracze rezerwowi i jego współpracownicy ze sztabu szkoleniowego. Tak było w każdym meczu w tych finałach Mistrzostw Europy. Nesta i Cannavaro. Totti. Wyrównała się ta gra. Już nie tak łatwo pod pole karne Francuzów przedostają się Włosi. 25 minut. Albertini. Cannavaro. Nesta. Reszta dokładnie pilnowana. Do Juliano. Wraca Henri. Fiore. Obok Deschamps. Fiore obok Del Vecchio Blanc. Maldiniemu zabrał Thuram. Vieira. Lizarazu. Proszę popatrzeć, jak aktywny jest Totti. Mieli do niego pretensje po tym półfinale, że wszedł, że nie pracował tak ciężko, jak dla drużyny poświęcił się w tym półfinale Del Piero. A tymczasem Vieira, troszkę odskoczyła piłka. Na razie mniej widoczny Zidane. Totti. Sporo pozwalają Włochom w grze w środkowej strefie Francuzi, skupiając uwagę głównie na zabezpieczeniu dostępu do własnej bramki w obrębie pola karnego. Blanc i Desailly. Zidane. Blanc. Dugarry. Blanc. Został Vieira, by asekurować jego pozycję. Deschamps z prawej Thuram. Tam jest dużo miejsca. Ruszył Thuram. Thuram na pole karne, ale spokojnie. Tutaj blokował Fiore i długa piłka do Del Vecchio. Obok Blanc. Aż wyczucie. Desailly i Vieira. Dugarry, Zinedine Zidane, Lizarazu, Henri. Protestują Francuzi, że Cannavaro tym upadkiem zablokował mu dojście do piłki. Zdecydowanie inaczej prezentuje się Henri niż przed dwoma laty. Nabrał pewności, przekonania, wiary we własne umiejętności i też z obawą rywale podchodzą po tym, co prezentował podczas swoich występów w Arsenalu. Ponownie on, ale ostatni dotknął piłki po sprytnym wybiciu Cannavaro. Już ta statystyka wygląda zdecydowanie korzystniej niż na początku dla Francuzów. 46% przy piłce, 54% Włosi. Del Vecchio i Desailly. Gdyby nie zmiana w przepisach, że anulowano żółte kartki po grach grupowych, Vieira i Desailly nie mogliby wystąpić w tym meczu finałowym, ale teraz okazja. Totti do swojego klubowego partnera Del Vecchio, ale we wszystko wmieszali się francuscy obrońcy. Julian. Nesta i Cannavaro. Obaj uwielbiani we Włoszech, szczególnie przez kibicujące Włoszki. To oni, gdy Maldini wziął ślub, są obiektem uwielbienia. Oczywiście anulowano kartki ze spotkań grupowych, gdy ktoś miał jedną żółtą kartkę.
ale na razie w tym meczu nie było żadnej, a za nami 29 minut gry. Deschamps i Albertini, Deschamps, Zidane, Vieira, Jugari. Ruszu Lizarazu, Jugari, Zinedine Zidane, Jugari, Henry, a obok niego był pilnujący go Julian, Thuram. Atak pozycyjny Francuzów. Djorkaeff do Zidana, troszkę za mocno. Odżył Djorkaeff, gdy rozstał się z Interem, przeszedł. Henry nie boi się indywidualnych pojedynków. Henry, no będzie chyba kartka teraz. Tak jest, nie może być inaczej dla Di Baggio. Pierwsza. Atak od tyłu. Jak najbardziej słuszna decyzja Andersa Friska. I ten, który przed dwoma laty zaprzepaścił szansę awansu, nie strzelając karnego, trafiając w poprzeczkę, ukarany żółtą kartką. Okazja dla Francuzów. 31 minuta. Djorkaeff. Skąpy trzyosobowy mur. Djorkaeff na pole karne. Blau. Vieira. Zamieszanie ogromne. I leżąc jeszcze Cannavaro poza boczną linię. Lizarazu w angielskim stylu. Deschamps bardziej z obawą, by nie wykorzystał, nie przejął Totti, nie popędził pod pole karne, poza boczną linię. Pesotto. Ponownie on. Cannavaro. Od rzutu wolnego Włoś. Djorkaeff, Zidane, już wrócił Fiore, tylko Del Vecchio pozostał poza linią środkową, Deschamps, Lizarazu, Lizarazu, gdy tylko daleko któryś z Francuzów wypuści piłkę natychmiast, świetnie interweniują włoscy obrońcy, Del Vecchio, dobre przyjęcie, Pesotto, Totti, z pierwszej do Del Vecchio, obok Desailly, Del Vecchio. Nic tutaj nie było. Zacznie Barthez. Vieira, ale gwizdek szwedzkiego arbitra leży. Jugari. Uderzony tutaj łokciem przez Cannavaro. Od rzutu sędziowskiego rozpoczną grę. Prosi, by zająć miejsca na ławce, ale schodzi Jugari. Przez moment Francuzi będą w dziesiątkę. Jugari już na boisku. Nie opanował Lizarazu. Po tym znakomitym początku, gdzie byli skoncentrowani, grali w uderzeniu Włosi. Teraz mecz bardziej wyrównany. Coraz większą przewagą, można powiedzieć, nawet Francuzów. Z obawą Nesta, ale uważnie. Cannavaro z
znakomity. Zidane. Nie wychodzi mu dzisiaj gra i dryblingi. Totti, Del Vecchio, będzie okazja, pędzi Fiore. Biegnie również Totti, zaczekał Del Vecchio. Totti. Pesotto. Do Maldiniego. Przesunęła się obrona Francuzów. Barthez. Niepotrzebne nerwy. Ale też Del Vecchio. Tam dość ostro zaatakował Bartheza. Próbował jeszcze wybić piłkę. O co miał Barthez słuszne pretensje. Ale to już historia. Będzie rzut wolny dla Francuzów. Henry nie po raz pierwszy w indywidualnej akcji powstrzymywany w sposób nieprzepisowy przez Włochów. Będzie dośrodkowanie, ale umiejętnie Fiore. Thuram. Barthez. Chciał zaskoczyć Toldo. 35 minut. Ładnej gry. Początek należał do Włochów. Później zdecydowanie gra się wyrównała. Można powiedzieć, że teraz ta przewaga jest po stronie Francuzów. Vieira. Szukają sposobu na włoską defensywę, grającą rzeczywiście znakomicie w spotkaniu z Holandią, a także dziś. Toldo. Desai, Del Vecchio. I zarazu. Zidane. Jugari, Zidane. Henry. Ostrożnie tam Di Biagio, Jugari czeka, jest tam Vieira, ale wprost w Cannavaro. Przejmie Liza Razu, przyspieszają Francuzi. Deschamps, jest z prawej Thuram, już do niego zagranie. Maldini, Fiore, Maldini. I znów Liza Razu. Teraz przycisnęli Francuzi. Jugari. I nie zdołał dośrodkować, przeszkodził Pesotto. Na razie trudno stworzyć jest Francuzom jakąś bramkową okazję. Włosi głównie z wykorzystaniem Del Vecchio, który pozostaje, nie wraca. Czeka cały czas, obserwuje uwagę i Blanca, i Desailly'ego. Odrzut z autu Liza Razu. 38 minuta finału Francja-Włochy bez bramek. Totti. Fiore i Thuram. Zaczną Francuzi. Nie opanował Thuram w prostej sytuacji, przez nikogo nie atakowany. Znowu Dinocow, jakby swoją obecnością, podniesieniem się z ławki, chciał zmobilizować, przywrócić ten rytm gry swojej reprezentacji, która prezentowała go w pierwszym kwadransie. Rossini, Totti, Maldini. I zaczną Włosi. Totti. Desai. Zidane. Vieira. Dziorkaeff. Troszkę za mocno do Wiltorda. Nie idzie Francuzom. Nie mogą się zebrać. Choć próbują i bardzo chcą po tej stracie bramki. Blanc, praktycznie rzecz biorąc, bardzo często chodził tam do ataku. Teraz pozostał na swojej pozycji. A Włosi
Taką stanowią zaporę nie do przejścia. Rzadko udaje się wymanewrować włoskich obrońców. Amorim czekał, ale nie doczekał się, bo stracił Dziorkaef. I zarazu Wiltor. Ruszył Zidane, popatrzył Zidane, wyłoży tutaj, tak, ale nie zdążył do tego podania Dziorkaef. Gra lepiej, zdecydowanie lepiej niż w pierwszej połowie. Zizou Bijou, jak nazwali go po tym finale, kiedy zdobyli Mistrzostwo Świata francuscy kibice. Z pierwszej piłki Vieira. Czeka Desailly, który jest faulowany przez Totiego. 71 minut, 1 do 0 od 55 po strzale Del Vecchio prowadzą Włosi. Thuram. Thuram i Totti. Oszczędzał się może w meczu z Holandią, ale dziś pracuje w pocie czoła na sukces reprezentacji Włoch. Oto właśnie rezerwowi gracze, Trezeguet i Anelka. Czeka jeszcze Lemer, ma 19 minut. Czy stać będzie Francuzów na doprowadzenie do wyrównania? Jak mówiłem, zwycięzcy w ostatnich finałach strzelali dwie bramki rywalowi. Może dziś będzie podobnie. Mieli taką okazję Włosi. Grać dalej. Rusza Blanc. Zizou. Musi pozbywać się piłki, atakowane od razu przez trzech Włochów. Del Piero, okazja będzie dla Włochów, choć czwórka francuskich obrońców. Czeka Del Piero. Zdecydował się na indywidualną akcję. Deschamps zna go znakomicie. Grali razem w jednym klubie, w Juventusie. Czysto odebrał piłkę, ruszają Francuzi. Deschamps, Zizou z przodu. Czeka na podanie. Ten jednak do Vieiry. Wracają włoscy gracze. Wolno Francuzi. Poczekali na Zidana, ale niedokładnie Vieira. Słabiej dziś prezentuje się druga linia. Del Vecchio, strzelec bramki dającej prowadzenie, był faulowany. Okazja dla Włochów, 17 minut do końca. Czeka Lemer ze zmianami. Stoją włoscy kibice, którzy mają przydzielone miejsca w tym sektorze za bramką Barteza. Totti, Totti, a fatalnie. Stracił Henry. Ambrosini. Del Vecchio do Del Piero. Poczekał Del Piero. Jest Pesotto, jest Totti. Dobra okazja, Totti troszkę niepotrzebnie dryblował. Del Piero, czyste wejście Blanca. Blanc, Deschamps. Henry przy bocznej linii, czwórka włoskich obrońców, tylko trzech Francuzów. Henry jest faulowany. Gotowy do wejścia Trezeguet. Anelka wciąż się rozgrzewa. Niewiele ponad kwadrans. Nadziei Francuzów na wyrównanie. Zidane. Vieira. Dziorkaef. Thuram. Do Wiltorda, tę do Auriego i Toldo. Tylko kwadrans. Totti i Ambrosini. To już Maldini. Jakże marzy o końcowym sukcesie. Też powoli chce kończyć reprezentacyjną karierę, ale z pewnością będzie chciał pobić rekord Cofa. Na razie niezastąpiony, będzie zmiana. Boisko opuści Dziorkaef. W jego miejsce Trezeguet.
znają się razem znakomicie. Zauri grali wspólnie w reprezentacji młodzieżowej odnoszącej sukcesy. Razem występowali na boiskach Francji. Trezeguet, gracz Monaco, ma w nowym sezonie występować w Juventusie. Henry, Trezeguet, Iniesta, Trezeguet. Lizarazu, ale tam wzięty w kleszcze. Zidane. Zidane. Trzech Włochów obok niego. Będzie okazja. Henry, Henry! Holdo! Czekali partnerzy, ale spychany tam do końcowej linii nie mógł dobrze dograć tej piłki.